Subskrybuj kanał Biała za pod Lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała za pod Lupą. Jesteśmy w meczu z Odrą Opole, przegrałem przez Wisła Kraków 1 do 3. A dzisiaj moimi gośćmi są Justyna Krupa, dziennikarka Interi sport. Dzień dobry. Dzień dobry. A także autor bloga Pan Wykresów i Tabel Stanisław Madej. Cześć, Stasiu. Cześć. Dobrze, to rozpocznijmy oczywiście od omówienia tego spotkania. Szybka czerwona kartka, bardzo szybko, bo w 19 minucie Igor Sapała złapał drugą żółtą. Jak według Was wpłynęła ta druga żółta kartka konsekwencji czerwona na, na przebieg tego, tego meczu? Może najpierw Pani Justyna, żebyśmy byli dżentelmenami gentleman, ze Stanisławem. Na pewno wpłynęła radykalnie, chociaż zakładam, że gdyby nie było tej czerwonej kartki, to pewne błędy również by się pojawiały. Bo prawda jest taka, że Wisła pewne błędy popełnia już powtarzalnie od jakiegoś czasu i trudno było, było oczekiwać, żeby akurat to spotkanie było wybitne w jej wykonaniu bez tej czerwonej kartki. Natomiast na pewno przysłużyło się to do dezorganizacji środka pola bo w, po tej czerwonej karce to środek pola już zupełnie był autostradą dla rywali, a przede wszystkim, tak jak wczoraj już wspominałam w jednym z podcastów, bardzo duże przestrzenie się tworzyły między zawodnikami, między formacjami. Zawodnicy byli trochę wyizolowani, nie tworzyli takiej, takiej rzeczywiście całości jako linia pomocy, tylko każdy trochę osobno funkcjonował. Nie było odpowiedniej współpracy między też linią pomocy, linią obrony i, i napastnikiem. Właśnie to było efektem tych za dużych przestrzeni. Ale to po części wiązało się też z tą czerwoną kartką, zresztą powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim problemem było to, że zawodników było dziesięciu, a Wisła ostatnio generalnie miała problemy z tym, żeby w końcówkach wyglądać dobrze, a tutaj już opadli z sił, tym bardziej, że właśnie było zawodników tylko dziesięciu i szybciej jeszcze to, ten upływ sił nastąpił. Stasiu? No, wpłynęło oczywiście. No, można się jeszcze zastanowić, czemu tak agresywnie wisowy, bo w ciągu tych 20 minut tam było bardzo dużo fauli, wisły, e, kartka Dudy. Sam sapała, tak naprawdę, e, poza tymi dwoma żółtymi kartkami, to jeszcze w tej, tej samej akcji, e, kiedy dostał kartkę, to st, e, zrobił taki stempel rywalowi to na no, taką pomarańczową kartkę wręcz. Więc no, tej agresji e, i motywu jej Troszeczkę nie rozumiem, dlaczego, dlaczego czy, czy to była właśnie jakaś sugestia tenera, bo, bo też trochę dziennikarzy ekspertów e, mówiło, że Wisła, jakby chodzi na, na mecze, to brakuje takiego agresywnego doskoku, no ale no, no, raczej nie chodziło o to, by pozbawiać się zawodnika na samym starcie spotkania w tak głupi sposób. No i też takie oczywiście drugie pytanie, już. E, e, bez tego, czy Igor Spawa w ogóle był gotowy mentalnie na, na, na to spotkanie, co się wydarzyło, że wy, jakby wy, udało mu się wygryźć konkurenta, udało mu się wygrać rywalizację z Baszą, a w taki sposób postanowił zakończyć swój udział w spotkaniu. Natomiast, jeżeli chodzi o ten spotkaniu, już po, po tej czerwonej katce, no to tak jak pani syna mu, powiedziała, nie da się ukryć, że tutaj Wisła. Oczywiście miałam jednego mniej rywala, natomiast w piłce to e, nie oznacza od razu rozpaczliwej obrony hmm. i, i, i te, te liczenia na to, że e, nie wiem, że rywal nie, w końcu nie, nie zdobędzie bramki, bo jakbyśmy się mocniej przyglądnęli temu, jak wyglądała obrona Wisły, no to zazwyczaj było to po prostu e, wybijanie i taka desperacja w obronie. Każda piłka tak naprawdę bardzo szybko tracona, bo w momencie, w którym tylko od zbliżała się do pola karnego, no to Wisła nie miała żadnego pomysłu, żeby zatrzymać piłkarzy. A jeżeli Joda, nie wiem, miała jakieś niecelne podanie, wrzutkę, no to wysłanie potrafiła zamienić tych sytuacji na, na żadną sensowną kontrę. Już nie mówiąc o tym, że samo przesuwanie tych zawodników, samo bronienie tej obronie niskiej też było postawiło wiele do życzenia. Spodziewacie się jakiejś kary dyscyplinarnej dla Igora Sapały za jego tak naprawdę głupie zachowanie? Bo pewnie wielu piłkarzy dostaje w ciągu całego sezonu dwie żółte karty w jednym spotkaniu, ale tak głupiego zachowania jak zachowanie Igora to ja dawno nie widziałem w Wiśle Kraków. Ja pytałam o to prezesa po meczu, wówczas nie Postawił sprawę jasno, mówił, że trzeba to przeanalizować. Nadal nie otrzymałam jasnego komunikatu z klubu, czy ta kara będzie, czy nie będzie. Mimo, że też dopytywałam o to wczoraj i wczor na etapie wczorajszym jeszcze nie uzyskałem jasnej odpowiedzi, czy taka kara będzie, czy nie. Y moim zdaniem taka kara by się przydała, bo po prostu czym innym jest, o, wspominałam też o tym, czym innym jest y takie przypadkowy faul? Czym innym jest y, sytuacja, kiedy naprawdę no, ratuje się już drużynę, y, na przykład przed wychodzeniem z kontrolą sam na sam przez rywala? A czym innym jest taka sytuacja, kiedy Usapa spokojnie mógł się powstrzymać przed tym faulem, bo to faul w środku pola, wiedział, że ma żółtą kartkę wcześniej, tak jak tutaj wspominał y, drugi rozmówca, Dokładnie, nie wiem, kilkanaście sekund wcześniej mógł dostać kolejną kartkę, i tak naprawdę nic go nie usprawiedliwia. Trudno mi znaleźć usprawiedliwienie dla zawodnika w takiej sytuacji. A jeżeli on nie czuje tej odpowiedzialności, jako zawodnik doświadczony i mający już sporo przeżyć w piłce, to może trzeba mu pomóc w tym, żeby się zastanowił nad tym, dlaczego tak właśnie uczynił. Pani Słab? No, na pewno. Jakby nie ma usprawiedliwienia do tego zachowania do takiej postawy zawodnika który wchodzi 20 minut jakby jego jednym nie wiem celem jest złapanie dwóch żółtych kartek bo tak to wyglądało z trybun hmm. że po prostu facet miał za zadanie nie wiem 3 4 zrobić bardzo brutalne faule i, no i to mu się niestety udało, no ja tam już ostatni fartu był tego głupi że no ciężko w ogóle znaleźć jakieś usprawiedliwienie, więc jeżeli jest jakiś, no czasem w niektórych drużynach jest też e, jakiś tam kodeks kary. Myślałem, że w tak. też może coś takiego być, bo to, w niektórych drużynach po prostu jest jasno po powiedziane, jakie tam faule i kartki, czy to taktyczne, jakby nie, nie związała się z takimi taktycznymi, tylko bardziej takie dyscyplinarne, no to jest od razu przygotowane e, takie po prostu rozpiska, e, jaka i kara finansowa. E, no Natomiast no, w tym przypadku pewnie trzeba będzie się pochodzić indywidualnie, na, na, bo rozumiem, że, że myślę, takiego kodeksu nie ma. Zanim przejdziemy do następnego pytania, to chciałem tylko zaprosić wszystkich widzów do konkursu. Jutro mecz bradzi z pana Itinaykosem. Mamy dla Was dwa bilety na loże VIP me, do, na mecz z Arką Gdynia. Wystarczy wytypować sumę minut, w których padną bramki. Typować należy w komentarzach na YouTubie, a sponsorem kanału i konkursu jest firma GoPlusBet. Pakiet, pakiet powitalny o wartości 900 zł znajdziecie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I teraz chciałem Was zapytać, m, moi drodzy, czy uważacie, że Radosław Sobolewski wyciągnie Wisłę z kryzysu, bo można już tak ciekawo powiedzieć, że Wiśle-Kraków jest kryzys. Pięć punktów w pięciu spotkaniach, to jest bardzo słaby start, tym bardziej, że porównując to, porównując to do poprzedniego sezonu, no to... Jesteśmy naprawdę w niezłej y, czarnej otchłani, jak to można tak delikatnie ująć. Może najpierw pani Justyna. Ja generalnie jestem zwolennikiem dawania y, czasu na spokojną pracę trenerom. Natomiast y, trzeba przyznać, że Radosław Sobolewski ostatnio postępuje tak, że człowiek ma prawo uwierzyć, że zabrnął pewien, pewien ślepy zaułek z pewnymi swoimi decyzjami i y, moim zdaniem odczuwa to też drużyna nie jest tak, że zarzuca się mu jedynie jakieś nie wiem, błędy w ustawieniu, bo to ma prawo każdy trener pomylić y, się w przypadku jednostkowego czy drugiego y, pierwszego czy drugiego meczu z y, wyborem. Pewnych elementów taktycznych na dane spotkanie, z wyborem pewnej strategii uznać, że jednak należało pewne niuanse zrobić inaczej, i wtedy jest szansa, że po wyciągnięciu wniosków w kolejnych meczach będzie inaczej. Natomiast tutaj powtarzają się pewne zagrania niezwiązane bezpośrednio z kwestiami taktycznymi czy z analizą meczu, to znaczy bardziej kwestie personalnych decyzji, czy takiego powtarzalnego opierania się na emocjach zamiast na racjonalnym y, oglądzie sytuacji w drużynie, mam wrażenie, że Radosław Sobolewski za szybko y, znajduje na przykład takich trochę winnych, pewnych hmm. wypadków wojskowych, i zamiast skoncentrować się na Taktycznych rozstrzygnięciach na, na analizie na spokojnie, na chłodno, co można zrobić lepiej. Każdy trener ma prawo y, optymalizować swoją taktykę, ma prawo ją zmieniać, ma prawo przyznawać się do błędów, i dobry trener to jest ten, który ma otwarty umysł, również przyznaje się do własnych błędów. Natomiast jeżeli trener zaczyna uciekać w taki mechanizm. Znajdywania winnych i u, uważa, że jeżeli odstawi tych, którzy zawiedli w danym momencie, a na ich miejsce wstawi innych, to od razu zacznie działać. Ma tendencję do tego, żeby e, niejako karać, szykanować zawodników troszeczkę za to, że popełnili pewne błędy, czy też zachowali się jego zdaniem nie tak, jak e, trzeba na boisku. To zaczyna się po, wytwarzać taka no, nielogiczna, Nieracjonalna atmosfera i zawodnicy czują, że coś jest nie tak, że pewne rzeczy nie wynikają z takiego logicznego procesu, tylko są podejmowane decyzje, których oni nie do końca, które oni nie do końca są w stanie zrozumieć. Mam wrażenie, że już pewne symptomy takich zachowań były w poprzedniej rundzie, kiedy to nawet młodzi zawodnicy, znikali po popełnieniu jednego czy drugiego błędu i potem już nie wracali w systemie Radosława Sobolewskiego. Wystarczy sobie przypomnieć Plewkę, Talara. Na początku grali, potem znikali. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz zbudowanie, że Plewka miał zbawić Wisłę, ale no, mimo wszystko, taki Talar na przykład za Jerzego Brzęczka grał, potem się też pojawił u Radosława i nagle zniknął totalnie. Po mhm. popełnił tam parę błędów i go nie było. Tutaj potem zaczęło to dotykać kolejnych zawodników. Taka, taka y, zasada. Zniknął biegański z bramki, zniknął y, w pewnym momencie, y, no powiedzmy, moltenic z innych przyczyn, ale y, po, po sytuacji w Tychach nagle zaczęło się robić nerwowo, więc z pierwszego składu wypadł Basza, z pierwszego składu wypadł Łasicki i tak dalej, i tak dalej, tych zawodników było więcej, mimo że byli zdrowi, byli na ławce i nie zostali wpuszczeni przez cały mecz, gdyby to była tylko kwestia taktyki, czyli racjonalnego uzasadnienia, okej, okay, pomylili się do tego stopnia istotnie, że wsadzamy ich na ławce, ale oczywiście dalej są brani rozsądnie pod uwagę, w odpowiednim momencie meczu mogą wejść, no to po prostu by się tak stało, w momencie, kiedy Sapa dostał kartkę można było wprowadzić odpowiednie korekty Basza był zdrowy, mógł się pojawić w drugiej połowie na boisku Igor Łasicki mógł się pojawić w drugiej połowie na boisku, nie trzeba było koniecznie angażować w to Alana Urygę który był po dwuletniej nieobecności i było to ryzykowanie jego zdrowiem, żeby wpuścić go w takim meczu, w takim momencie na tak duży, długi okres czasu zamiast tego trener uznał że będzie się trzymał tej swojej decyzji o, o, jakby, pewnym ukaraniu zawodników. I to jest to dla mnie decyzje nielogiczne, nie poparte takim racjonalnym taką racjonalną analizą. I dla mnie to jest sygnał ostrzegawczy, że pewne rzeczy dzieją się takie trudne do zrozumienia w drużynie, i też odbiera to więcej osób z tego, co wiem w samym klubie w ten sposób. Natomiast co dalej z tym zrobić, to jest inna sprawa. Mam wrażenie, że y, oczywiście zawsze istnieją przysłanki do tego, żeby uważać, że trener zmieni swoją strategię, że zmieni pewne y, zachowania, bo ma do tego prawo. Trenerzy mają prawo popełniać błędy i mają prawo z nich wyciągać wnioski. Natomiast będzie ciężko na przykład odkręcić problem y, związany z przygotowaniem fizycznym, bo jakkolwiek trener twierdzi, że tego problemu nie ma, to również y, są inne głosy w klubie, które mówią coś innego, że jednak przygotowanie fizyczne nie jest optymalne w tym momencie i pod tym względem będzie ciężko z dnia na dzień naprawić pewne rzeczy. Inna sprawa, że będzie to ciężko zrobić też, gdyby nastąpiła zmiana trenera, że to jest już taki proces, który wymaga czasu, żeby to naprawić. Prawda jest taka, że zmiana trenera jest też. Kwestia od tego, na ile mamy fundusze na to, żeby pozyskać kogoś sensownego, i pod tym względem jestem w stanie zrozumieć takie bardzo cierpliwe podejście działaczy, i pod tym względem jestem w stanie zrozumieć spokój w podejmowaniu decyzji, bo jednak wyszła jest w takiej sytuacji, o czym może nie wszyscy kibice wiedzą, czy nie wszyscy zdają sobie z tego do końca sprawę, że naprawdę tych pieniędzy w tej chwili nie ma jest yy, sytuacja finansowa trudna i dlatego te, każda decyzja musi być bardzo rozważnie podejmowana. Stanisław? <laughs> ja, ja chyba dwa tygodnie y, jak, temu, jak byłem u Ciebie, też o tym wspominałem, że tutaj problem przy budowie i przy szkoleniu y, zawodników, którzy są w Wiśle, jest y, właśnie taki, jak powiedziała tutaj Pani Justyna, czyli y, Jakaś taka ślepa wiara w to, że ten nowy zawodnik będzie lepszy, a ten zawodnik, który popełnił już błąd czy już grał niedawno, to już nie ma szans się rozwinąć. I może, nie wiem, w najlepszych klubach świata ma to jakąś rację bytu, gdzie na każde miejsce, tak naprawdę w, w takiej drużynie, jest no, mnóstwo chętnych i wszyscy prezentują bardzo wysoki poziom. Natomiast w Wiśle Kraków, w pierwszej lidze, w tych realiach, no to jest niemożliwe, żeby mieć drużynę złożoną z zawodników, którzy nie popełniają nawet czasami prostych błędów. I tylko właśnie jakby cała sztuka polega na tym, by tych zawodników rozwijać. I teraz jakby nie, no tutaj nie trzeba być, właściwie wszyscy to widzą, że tych zawodnicy, którzy grali w poprzedniej rundzie, no już teraz. Tak, w ostatnim meczu jest ich już coraz mniej, i też ta polityka transferowa Wisły temu się przysłużyła, że tak naprawdę mówiło się dużo o stabilizacji, ale tych zawodników, którzy byli nie wiem, na początku poprzedniej rundy, którzy mieli za sobą serię tych wygranych meczów, zaczęło też trochę ubywać. E, zwłaszcza w, pier w pierwszej 11 wisły. I no, ja, ja tego tak mówię, ja tego nie rozumiem, że nie wiem, jest i oczywiście on nie, był, nie grał na swojej m, pozycji. E, natomiast jakby przeszedł jeden okres przygotowawczy, przeszedł drugi okres przygotowawczy, e, no to chyba po takim e, czasie z, z, z trenerem powinien mieć dużą przewagę nad nowym zawodnikiem, mm -hmm. e, ponieważ zna założenia taktyczne. Jest tutaj, wie, o co się gra w tym klubie, oswoił się może trochę z presją. Natomiast widzisz, jest ciągle taki pęd do tego, żeby e, tych zawodników zmieniać, żeby zmieniać cały czas, próbować nowych, eksperymentować, szukać e, w Hiszpanii kolejnych, kolejnych. Natomiast tych takich jak właśnie plewka, tala czy e, szywacz e, odsuwać i. E, no tak, no nie są to zawodnicy, którzy gwarantują wysoki poziom i nie o to chodzi tutaj, żeby na siłę kogoś wciskać, na siłę kogoś promować, wrzucać kogoś z zawek, tylko chodzi o to, żeby po prostu rozwijać takiego zawodnika, jeżeli on, nie wiem, na, najpierw dawać mu i oczywiście, jeżeli zasłuży na, na treningu, tak, ale no w mm -hmm. innych klubach zazwyczaj wygląda tak, że po prostu dostaje, nie wiem, szansę z ławki. Po paru tygodniach, miesiącach, nie wiem, dostaje szansę na całą drugą połowę. Później, może, nawet wyjdzie w pierwszym składzie i ci zawodnicy się po prostu rozbijają. Natomiast tutaj jest tak, że jeżeli ktoś popełni błąd, to jest schowany do szafy i już więcej go można nie zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o ten sztab, no to, to, to jest to prawda, bo tutaj też kibice i myślę, że. W jest też te, tego świadomość, no, oczekują e, dosyć radykalnych zmian, nie tylko pierwszego trenera, e, co by oznaczało, tak naprawdę, no, setki tysięcy złotych rozwiązanie takich umów, e, czy to z trenerem, który, czy którego wciąż trzeba byłoby mu płacić, e, czy rozwiązanie z paroma specjalistami, a zatrudnienie jeszcze kolejnych, e, no to, 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 te wydatki się mnożą, i w tej sytuacji e, to wcale nie jest e, łatwe dla, dla, dla zarządu Wisły. Natomiast no, te jakby, tutaj tyle jest głosów odnośnie tego, jak działa Rodzaj Sobolewski. Już w mediach de facto urządza się nie wiem, takie szukanie następcy, i też nie ma wyraźnego komunikatu z klubu, że ten temat ma pewną pozycję nie ma już, tak jak na przykład było przy przypadku transferów, kiedy jak się pojawia jakiś artykuł Białorusi i Kulewski od razu wyskakiwał na Twitterze, pisał, że nie, nie, ten zawodnik na pewno nie będzie albo potwierdza, albo nie, natomiast tutaj pojawiają się artykuły, które de facto e, mówią o, nie, o zainteresowaniu innych kandydatów teneckich i, i takiego zaprzeczenia z klubu nie ma, więc to też nie są takie warunki powiedzmy dla trenera e, super komfortowe, bo e, no to widmo zwolnienia jest coraz bardziej realne i to nie jest nic na pewno przyjemnego pracować, no z drugiej strony nie można się dziwić, bo patrząc na wyniki, no to, to to też jest trochę naturalne. Właśnie ma być, ma się odbyć pokój w czwartek o 20, co będzie tematem, co będzie głównym tematem, możemy się tylko domyślać. Natomiast jak odbieracie to te zapowiedzi tego pokoju, czy Stasiu, czy ty się tam pojawisz? Będziesz, będziesz słuchał, co Jarosław Królewski ma do powiedzenia? I Pani Justyno, też do pani to samo pytanie, czy pani będzie słuchać tego, co Jarosław Królewski będzie chciał przekazać kibicą Wisły Krak, ale może teraz Stasiu najpierw rozpocznie. Ja na pewno nie. Już to gdzieś tam ogłosiłem i nie, nie, wiadomo, no nie jestem ważną osobą, żeby, żeby to miało jakieś znaczenie. Mogę tylko powiedzieć o swoich osobistych uczuciach. Uważam, że tu już tak długo jest Jarosław Królewski w tym klubie. Działał no tak też przez ostatnie no już prawie 5 lat że można naprawdę nie musi się ani tłumaczyć z decyzji e, ani próbować nie wiem e, ocieplać wizerunek e, swój klubu. E, moim zdaniem to jest już niepotrzebne. No, w tym momencie i tak wszystko weryfikuje boisko e, przez e, na początku właśnie tym okresu panowania, rządzenia e, w klubie przez e, Jarosława Klewskiego i też innych właścicieli była taka kampania e, czyny nie słowa i hmm. Wydaje mi się, że strasznie mocno odeszło, odeszło od tego obecne rządzenie, w którym właśnie te czyny to, to boisko weryfikuje. Natomiast bardziej jest takie skupienie na tym, żeby nie wiem, kibice byli szczęśliwi, a to z jednego wywiadu, a to z drugiego wywiadu, a to z właśnie jakiegoś pokoju. No, uważam, że to po prostu nie, nie, nie jest niepotrzebne i tak wydaje mi się, że Jarosław o wielu rzeczach nie będzie mógł powiedzieć, bo nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Są zobowiązania kontraktowe, są rzeczy, które są po prostu poufne i nie ma szans, żeby o tak o rzeczach mówić. Będzie miał dosyć ciężką pozycję, żeby wybronić to, co się ostatnio dzieje w klubie, więc no, ja wiem, no, bardzo mu pewnie zależy na tym, żeby kibic jakoś lepiej, ode... nie wiem, żeby się usprawiedliwił przed nimi, natomiast sensu troszeczkę w tym nie widzę, bo też, też za bardzo to w piłce nie jest... Jakby normą, żeby, żeby prezes musiał się, nie wiem, przed użytkownikami Twittera, kibicami na Twitterze tłumaczyć ze, ze swojej decyzji. Dla mnie dla mnie raczej naturalnym krokiem jest po prostu realizowanie swojego planu i co tygodniowe tak naprawdę kibic zawsze może przyjść na stadion i w każdym tygodniu sprawdzić jak to wygląda. Ja się nie będę może odnosić do tego, czy będę... <grym> chciał brać w pokoju czy nie, bo to zależy od tego, czy mi ktoś po prostu na dyżurze zleci akurat takie zlecenie, Jasne. bo mam wtedy dyżur w redakcji tak naprawdę nie jest to istotne, mhm. czy będę wsłuchiwać się tutaj w głos prezesa, czy będzie to robić u nas ktoś inny. Natomiast y, każdy klub ma taką strategię komunikacyjną, jaką sobie wybrał. Wisła ma taką dosyć nietypowo bardzo może to nie jest dobre słowo transparentną, no ale bardzo taką frontem do kibica. Sama, sam klub wie, jakie są tego plusy i minusy i ponosi tego na co dzień konsekwencje. Jasne. Proszę mi powiedzieć, Pani Justo, jak wygląda sytuacja z Davidem Żunką? Czy Pani coś wie na jego temat? Czy on miał uraz w tym, miał uraz nie w tym spotkaniu? Czy to jest decyzja trenera, że nie wystąpił? zapytałam w klubie w poniedziałek, bo Niko to nie pytał na konferencji, na której zresztą nie było po meczowi, więc zapytałam w klubie w poniedziałek, jak wygląda sytuacja z Żunką. Została mi udzielona informacja, że ma uraz mięśniowy. Więc taka, taki jest komunikat z klubu dotyczący Żunki. Z samym piłkarzem nie rozmawiałam po meczu, bo go nie było w strefie wywiadów. Być może w ogóle nie było go, ale nie wiem, czy, czy był na trybunach, czy wychodził któryś indziej. Nie było możliwości z nim porozmawiać. Oczywiście. To teraz chciałem zapytać jeszcze o występ Kuby Krzyżanowskiego, bo wydaje mi się, że jadna debiut w pierwszej lidze bardzo fajnie bił rzuty roczne. Nie mówię, że wszystkie były znakomite, natomiast ma tą nogę dobrze ułożoną i widać, że, że potrafi to robić i pewnie w przyszłości będzie z tego korzystał. Jak pani ocenia jego występ te 60 minut, które, chyba 60 minut, które rozegrał, jeżeli dobrze pamiętam? Rzeczywiście on nie ma problemu z tym wykonywaniem rzutów różnych, czy wolnych. Z tego co sam deklarował, uważa, że nie ma się czego bać, że to, że jest de facto zawodnikiem, który dopiero co zadebiutował w pierwszej drużynie, nie przeszkadza mu w tym wzięciu odpowiedzialności za wykonywanie stałych fragmentów gry. On to zresztą robił już w tym krótkim, swoim pierwszym występie. Natomiast tym razem tak jak y, słusznie y, właśnie zostało zauważone, nie zawsze mu to wychodziło, bo czasami te piłki były przeciągnięte, ale dobrze, że się podejmuje tego Wisła, też nie ma jakichś wybitnych wykonawców stałych fragmentów, gry wiadomo, że Alfaro y, próbuje to robić, ale też y, raz mu wychodzi to lepiej, raz gorzej, y, czy Miki VR. Tutaj Krzyżanowski ma prawo też brać na siebie taką odpowiedzialność. To jest bardzo fajne, że ten zawodnik właśnie nie ma takich, takiego strachu w sobie, On, w związku z tym, że w kadrze e, też ma takie zadania częściowo ofensywne, to Wisie też nie boi się zarówno iść do akcji ofensywnej, jak i podejmować właśnie ryzyka przez całych fragmentach gry. To jest, to jest gracz, który w ogóle w ofensywie potrafi błysnąć. W Wiśle jeszcze pewnie trochę poczekamy, aż on w 100% to pokaże, ale w kadrze to pokazywał. Wiadomo, że na poziomie pierwszej ligi tutaj zdarzało mu się nie do końca dobrze zachować w defensywie. Tam raz bo zwłaszcza tak. Wyraźnie widać, że zawodnik no, mu uciek, zostawił go w tyle i musiał go bardzo szybko gonić, zawracać za nim bez skutku, ale myślę, że jak na taki pierwszy, dłuższy występ to nie było źle. Mhm. Było sporo pozytywów i on też dla niego najważniejsze jest to, że w ogóle dostaje te minuty, że ma szansę otrzaskiwać się z tym seniorskim futbolem, bo to jest jednak zupełnie coś innego niż gra, nawet w kadrze, ale jednak na poziomie nieseniorskim. I tutaj to jest kluczowe z punktu widzenia Wisły, żeby pokazywać, że ci młodzi zawodnicy jednak dostają szansę, bo z tym bywało bardzo różnie w ostatnim czasie. I klub może mówić, że jest otwarty na młodych, ale tak jak tutaj wspominaliśmy, czyny, nie słowa. Bywały takie miesiące w Wiśle, zwłaszcza w ostatnim sezonie, że bardzo źle było pod tym względem. I tak jak mówiliśmy, talar na przykład, który dostawał szansę, nagle przeparł. Wcześniej bywali też młodzi zawodnicy tacy jak Starzyński czy Gruszkowski, którzy w poprzednich sezonach również zaczynali dostawać swoje szanse, zaczynali się przebijać, po czym również ta ich kariera wyhamowywała z różnych względów i dla Wisły jest niezbędne to, żeby w końcu mieć zawodnika, nie wiem czy akurat to będzie Krzyżanowski, bo to mhm, zależy, to czy sam. zostanie w klubie, ale w końcu mieć zawodnika, który byłby taką pozytywną wizytówką rozwoju młodego gracza w Wiśle, bo na razie takich wizytówek jest bardzo niewiele w ostatnich latach, mimo że były takie szumne plany. Stanisław? No, generalnie no, to był, tak, tak jak tutaj wspomnieliście, pierwszy, dłuższy występ też nie można, no, trzeba to zrozumieć, że ślanowski jeszcze ma dużo czasu, do, ma nadzieję, do otrzaskania się, ale tak wyglądało to całkiem obiecująco. Moim zdaniem dużo lepiej w ofensywie niż w defensywie. No w defensywie tam e, mierzył się z Makuszewskim, który e, tuż przed meczem z Wisłą ogłosił e, zakończenie kariery e, z powodów rodzinnych e, i to już tak naprawdę był przedostatni mecz Makuszewskiego. Natomiast e, no czasami, czasami e, jak, jak patrzyłem właśnie na, na tego Makuszewskiego, jego szybkość, to e, no tak naprawdę już e, praktycznie emeryta, no to. E, no to troszeczkę tak zwątpiłem, no, jeśli jeżeli chodzi właśnie o to przygotowanie e, czysto e, motoryczne. Natomiast i wydaje mi się, że Krzestanowski tak w obronie czasami e, no zostawiał tam przestrzeń, e, czasami po prostu widać, że on przed piłki juniorskiej, ale w ofensywie i e, przy całych fragmentach gry może być e, jak najbardziej wartością dodaną. Tylko no to kluczowe jest, e, e, bo jakby w moim zdaniem nigdy nie było takiego problemu, żeby ci gracze. E, nie właśnie wprowadzani w takim młodszym wieku. Nie wiem, nie gwarantowali jakiegoś poziomu, oni zawsze byli na, na, na takim poziomie, z którego można po prostu gracza rozwinąć i żeby on był rzeczywiście bardzo solidnym zawodnikiem, a może nawet zrobił jeszcze większą karierę już nawet poza Wisłą i z tym nigdy nie było problemu, bo ten, natomiast problem pojawia się wtedy, że ten zawodnik przestaje się rozwijać, a często zalicza wręcz regres i grać coraz słabiej i to jest problem, dotyczy i młodych piłkarzy, ale też piłkarzy po prostu, którzy przychodzą do Wisły i tutaj no, mam nadzieję, że przy, w, w przypadku Krzyżanowskiego się tak nie stanie, że, że to będzie, że to jest sztab i Wszyscy w klubie, którzy są za to odpowiedzialni, będą mu pomagać, rozwijać się, pokazywać błędy, tak, żeby on z meczu na mecz wyglądał coraz lepiej, bo, bo tego po prostu zawsze, zawsze brakowało przez ostatnie lata i też myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego w Wiśle nie udaje się żadnemu nie wiem, młodszemu zawodnikowi robić większej kariery, a, a nawet nie, nie trzeba daleko patrzeć. No to też są takie przykłady z polskiej bolicy, typu Filip Martwiński, który. Nie wiem, no średnio sobie radził na początku, ale gdzieś tam klub w niego mocno wierzył, i dzisiaj jest już zupełnie innym graczem, dużo, le, dużo lepszym. Nie wiem, był amos który był gdzieś tam odrzucony z legi, ale w mocno go mocno zainwestował. I... Udało im się go rozwinąć na naprawdę solidnego zawodnika. Więc to nie jest tak, że piłkarz ma być bezbłędny i w ogóle z miejsca być niesamowitym wzmocnieniem tej pierwszej drużyny, tylko kluczowe jest po prostu, żeby pomagać mu w rozwoju, żeby stworzyć takie odpowiednie środowisko, także treningowe, i żeby on wzrastał z każdym meczem. Dwa ostatnie pytania. Pani Czony, pierwsze do, do pani, chciałbym zapytać o Marka Karbo, czyli od tego Hiszpana, który przyszedł za taczego. Co się z nim dzieje? Ile mu brakuje do tego, żeby wskoczył do można nie do wyjściowej jedenastki, ale żeby się załapał na łapkę, żeby zaczął grać, bo miał zastąpić taciego, a na razie ciężko go gdzieś zobaczyć na boisku. No szczerze, przyznam, że nie wiem, ile dokładnie mu brakuje, ale też mnie dziwi ta sytuacja, bo jeżeli zawodnik przychodzi na pozycję, na której był wi wiadomo, od dłuższego czasu, że wisła szuka zawodnika, a przecież Wisła od dłuższego czasu celowała y, wzmocnienie w tej strefie, nie udało się pozyskać pola jonka, ale właśnie przed Karbo i on y, teoretycznie był zawodnikiem wyselekcjonowanym przez dyrektora sportowego, to dlaczego właśnie tak długo trwa jego proces y, przystąpienia? Stosowania. I tutaj wczoraj już nawet wspominałam, że jeżeli zawodnik musi szukać tej formy fizycznej, to czy może on się różni od Fazlagicza, który podobno też ma szukać formy fizycznej, chociaż akurat to powiedzmy, czy w to wierzymy, że to to chodzi w przypadku Fazlagicza, czy nie wierzymy, to jest inna inna dyskusja. Pro Fazlagicza to jeszcze no też chciałam się odnieść do, do tej jego sytuacji, bo on jak przychodził po w tym pobycie na Słowacji do klubu, to z tego, co słyszałam, to wbrew tym różnym teoriom, że nie pracował wystarczająco czy coś, były takie plotki rozpuszczane. To Fazdagisz podobno bardzo dużo od siebie wkładał, żeby jednak przekonać do siebie sztab, czy żeby odpracować trochę te straty, które miał ze względu na brak rytmu meczowego. Podobno przychodził jako jeden z pierwszych na siłownię, podobno opuszczał ją jako jeden z ostatnich i miał tę motywację, żeby pracować, więc to też nie jest tak, że zawodnik nic nie robił, żeby te formy odzyskać. A co do Marka Karbo, to dobrze by było, żeby właśnie się okazało, Dlaczego ten zawodnik został jednak sprowadzony? Bo na razie nie wiemy, jakie on ma atuty, które sprawiły, że akurat na niego klub postawił. Dobrze. I ostatnie pytanie dotyczące Mikołaja Biegańskiego. On wypadł ze składu. To tak naprawdę wypadł bardzo mocno, bo nawet na ławkę się nie łapie. Jakie jest Wasze zdanie na temat właśnie naszego młodego bramkarza? Przeszed Alvaro Raton, który w pierwszym meczu dość dobrze radził sobie z tymi wrzutkami, wychodził do nich. Teraz zalicza. Spadek formy, może to w ten sposób ujmę. Natomiast mam wrażenie, że, że coś jest nie tak na linii Klub Mikołaj Biegański. Może tak, żeby pani Justyna mogła coś więcej powiedzieć na ten temat, jeżeli pani coś wie. A tutaj drugi gość zostanie pozbawiony możliwości głosu. Nie, dostanie, dostanie, będzie się mógł wypowiedzieć. Stasiu, Stasiu oczywiście zakończy dyskusję. Hmm. Na pewno jest to dziwna sytuacja, że zawodnik, który był pierwszym wyborem, nagle nie tylko przestał być pierwszym wyborem, ale, że tak powiem, jest, jest już trochę na marginesie tego wszystkiego. Natomiast no, wiadomo, że dobrze by było teoretycznie rozwiązać jakąś sytuację biegańskiego w ten sposób, żeby mu znaleźć ewentualnie nowego pracodawcę. I tutaj też pytanie, dlaczego nie wykorzystano Możliwości, żeby jeżeli już stawia się na innego brąkarza, żeby po prostu klub mógł też skorzystać na tym. To by nie było nic dziwnego, gdyby Biegańskiego sprzedano, a jego miejsce zajął ktoś inny. W tym przypadku raton, który jednak swoją drogą popełnia sporo błędów i na razie zdecydowanie nie przekonuje ten transfer. Zasiu, czytałeś opinię na temat Raton ratona przed transferem? Kibice Sara Gosy chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, on tam chyba grał, to mówili, że to jest bramkarz, który lubi popełniać błędy. Tak, ale też on zagrał przez 5 lat, bodaj w 19 meczach. Mhm. To, to, to ale mała liczba. To był, to był rezerwowy bramkarz w niskiej lidze hiszpańskiej no Czasami jest tak, że pewien zawodnik można popatrzeć na niego pod kątem psychologicznym, szczerze że mówimy o jakichś bramkarzach rezerwowych, bo to jest specyficzna, nie mi się rola. Tutaj nie wejdziesz na końcówkę meczu, tylko musisz się raczej pogodzić. Czasami, że nie wiem, cały sezon jesteś po prostu tą dwójką. I czasami można szukać takiego zawodnika, który dobrze sobie radzi z tą rolą że jest takim bardziej e, wsparciem, nie wiem, tego pierwszego bramka, że pomaga mu podczas treningu, e, z, e, jakby dobrze wpływa na rywalizację niekoniecznie. Nie. I to czasami natomiast zatrudnianie takiego gracza e, na jedynkę, no to no właśnie tutaj wydaje mi się, że to był bramkarz, który niekoniecznie grał przy może tak dużej presji, nie miał po prostu nigdy wcześniej, nie, nie, nie walczył z, przy takiej presji z, z meczu na mecz, tak, że tutaj drużynie nie wyszło, że kibice zaczęli gwizdać, później trzeba przyjść na kolejny mecz i że to jest troszeczkę trudniejsze dla, dla kogoś, kto po prostu z tym nie miał wcześniej do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o Biegańskiego, no to tutaj akurat agent jego wypowiadał się na pokoju, który ja organizuję, że no, pros powiedział oficjalnie, że klub poinformował Mikołaja, że on będzie trzecim ramkarzem, I, I Mikołaj jakby no, stara się walczyć w walczyć sportowej rywalizacji. Natomiast no, ja też jakby nie, nie, nie za bardzo rozumiem, że tak szybko ramkarz, który był pierwszym wyborem w poprzedniej rundzie, zjechał nagle do numeru, numer, do, do numeru trzeciego a y, pierwszym ramkarzem jest bramkarz, który znów hmm. był e, rezerwowym w innych drużynach i jakby no po prostu nie rozumiem tego, ale to już jest ponowne, to jest po prostu redundancja i powtarzanie tego, że do, do czego się odnosiliśmy, czyli do rozwoju zawodników do niechowania zawodników, którzy popełnili błąd i niestety no, to można mówić w kółko i w kółko, bo na każdym przykładzie tak samo z tacim, tak samo z innymi zawodnikami, no, no, to, to to jest po prostu duży problem i no, a w sezonu już tak naprawdę, już też nie można mówić powoli, to już jest 15% chyba z tego sezonu więc za chwilę będziemy się zbliżać do, no do jednej piątej i powoli no, trzeba się już, żeby już się zawał sytuacja niektórych zawodników, m.in. Fazlagicza czyli właśnie Biegańskiego. Też nie jestem fanem Mikołaja Biegańskiego, ale nie rozumiem tego, że z jedynki spadł na, aż na trójkę. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj moimi gośćmi był fanatyk wykresów. Tak samo sobie mówi Stanisław Mady. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Dziękuję bardzo a także dziennikarka Inter Sport. Pani Justyna Krupa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Subskrybuj kanał Biała Gazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.